Dajia hao, witajcie w kolejnym nagraniu z cyklu Gramatyka Chińska. Dzisiaj zajmiemy się tematem zadawania pytań. W jaki sposób Chińczycy zadają pytania? Aby móc prawidłowo komunikować się w danym języku, musimy umieć prawidłowo zadawać pytania. Musimy umieć pytać o drogę, pytać o cenę, pytać o samopoczucie. Możemy śmiało stwierdzić, że umiejętność zadawania pytań to umiejętność komunikacji. Bez zadawania pytań nie ma komunikacji. A więc zaczynamy. W języku chińskim istnieje kilka sposobów zadawania pytań. Istnieją pytania proste, na które odpowiadamy tak lub nie, pytania alternatywne lub pytania złożone. Największym problemem nie jest jednak w języku chińskim zadanie pytania, ale jego zrozumienie. Przynajmniej jest to największym problemem dla obcokrajowców przebywających w Chinach i dla osób uczących się języka chińskiego. Najczęściej występującym sposobem zadawania pytań po chińsku jest stosowanie partykuły ma. Partykułę ma stawiamy na końcu zdania. Jest to odpowiednik naszego polskiego czy. Jeszcze raz, największa różnica między ma a czy polega na składni. Ma stawiamy na końcu zdania w języku chińskim, natomiast czy stawiamy na początku zdania w języku polskim. Zobaczmy przykłady. Ta shi Polan ren ma? Ta shi Polan ren ma? Czy on jest Polakiem? Ni kan guo zhe ben shu ma? Ni kan guo zhe ben shu ma? Czy przeczytałeś tą książkę? Ni xihuan chi mian tiao ma? Ni xihuan chi mian tiao ma? Czy lubisz jeść makaron? Zauważmy, że w każdym z tych zdań partykuła ma była na ich końcu. Na tego typu pytania możemy odpowiedzieć w bardzo prosty sposób. Używamy tutaj czasownika orzeczenia zdania, ze zdania pytającego. Jeżeli chcemy odpowiedzieć twierdząco, używamy po prostu danego czasownika. Jeżeli chcemy odpowiedzieć przecząco, do czasownika dodajemy bu, czyli nie. Zobaczmy przykład. Ni xihuan you yong ma? Ni xihuan you yong ma? Czy lubisz pływać? Odpowiadamy twierdząco. Xihuan lubię. Xihuan lubię. Lub nie lubię. Bu xihuan. Bu xihuan nie lubię. Ni hui shuo yingyu ma? Ni hui shuo yingyu ma? Czy potrafisz mówić po angielsku? Bu hui. Bu hui. Nie umiem. Lub hui. Umiem. Potrafię. W języku chińskim występują także pytania alternatywne, które zadaje się w następujący sposób. A bu a lub a mei a, gdzie bu lub mei to jest przeczenie, oznacza nie. A to dowolny zazwyczaj czasownik lub przymiotnik. W pytaniach alternatywnych, podobnie jak w pytaniach z partykułą ma, oczekujemy odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, tak lub nie. Pytania z zastosowaniem partykuły ma lub pytania alternatywne a, bu, a, mei, a możemy stosować naprzemiennie. Zobaczmy teraz przykłady. Zhe jian wai tao. Gui bu gui. Zhe jian wai tao. Gui bu gui. Czy ten płaszcz jest drogi? Gui bu gui. Drogi, nie drogi. Gui bu gui. W ten sposób powstaje pytanie. Odpowiadamy bu gui, nie drogi, lub gui, drogi. Ni hui bu hui shuo hanyu. Ni hui bu hui shuo hanyu. Czy potrafisz mówić po chińsku? Hui, potrafię. Bu hui, nie potrafię. Hui, bu hui. Umiesz, potrafisz, nie potrafisz. Ni you mei you qi che? Ni you mei you qi che? Czy posiadasz samochód? Posiadasz, nie posiadasz auta? You, posiadam. Mei you, nie posiadam.
Odpowiadamy zatem, tak jak w przypadku pytań z partykułu ma, korzystając z czasownika, z orzeczenia, ze zdania pytającego. Uwaga! W przypadku czasowników dwusylabowych przed bu lub may musimy postawić tylko jeden znak, tylko pierwszą sylabę z danego czasownika. Zobaczmy przykład. Ni xi bu xi huan da pai qiu. Ni xi bu xi huan da pai qiu. Czy lubisz, czy nie lubisz, czy nie lubisz grać w siatkówkę? Xi huan, czasownik xi huan, rozdzielamy tutaj. Kolejnym sposobem zadawania pytań w języku chińskim jest a, hai shi, b, czyli nasze polskie a czy b. Jest to również pytanie alternatywne, w którym odpowiedzią jest jedna z alternatyw, a lub b. Uwaga! A lub b może być dosłownie wszystkim, nawet prostym zdaniem. Zobaczmy przykłady. Ta shi mei guo ren hai shi Kanada ren. Ta shi mei guo ren hai shi Kanada ren. On jest Amerykaninem czy Kanadyjczykiem? Odpowiadamy Ta shi mei guo ren. Ta shi mei guo ren. On jest Amerykaninem. Ni he ke le hai shi pi jiu. Ni he ke le hai shi pi jiu. Pijesz kole czy piwo? 我喝啤酒, piję piwo. 他们今年还是明年结婚? 他们今年还是明年结婚? Oni pobierają się w tym czy w przyszłym roku? 明年, w przyszłym roku. W języku chińskim występuje także pytanie retoryczne, w którym znamy odpowiedź, ale oczekujemy jej potwierdzenia. W przypadku pytania retorycznego stosujemy partykułę pa. Zobaczmy przykłady. Ni yijing hele liu ping pi jiu. Ni xihuan he pi jiu ba. Ni yijing hele liu ping pi jiu. Ni xihuan he pi jiu ba. Wypiłeś już 6 butelek piwa. Lubisz pić alkohol? Lubisz pić piwo? Możemy dodać, czyż nie? Na takie pytanie możemy odpowiedzieć twierdząco Shide. Shide oznacza to mniej więcej tak. Tak, tak jest. Shide. Zhege haizi zhangde xiang nage nüren. Shi ta mama ba. Zhege haizi zhangde xiang nage nüren. Shi ta baba, shi ta mama ba. To dziecko wygląda jak tamta kobieta. To jest jego mama? Shi, tak. Bu shi, nie. Pytanie z partykułą ne możemy porównać do polskiego a ty. Zobaczmy przykłady. Wo xi huan chi mian tiao, ni ne? Wo xi huan chi mian tiao, ni ne? Ja lubię jeść makaron. A ty? Odpowiedź już nie jest taka jednoznaczna. Możemy odpowiedzieć, co tak naprawdę lubimy. Możemy odpowiedzieć, że nie lubimy. Albo, że też lubimy. Wo ye xi huan, ja też lubię. Wo bu xi huan, ja nie lubię. Albo możemy odpowiedzieć coś zupełnie innego. 我最喜欢吃饺子. Najbardziej lubię jeść pierogi. 我还没看过那部电影. 你呢? 我还没看过那部电影. 你呢? Jeszcze nie obejrzałem tego filmu. A ty? Możemy odpowiedzieć 我也没看过. 我也没看过. Ja też nie obejrzałem go jeszcze. Ostatnim z tych prostych sposobów zadawania pytań jest zadawanie pytania poprzez intonację. Intonację najczęściej zdziwienia w zdaniu twierdzącym.
Nie stosujemy wtedy żadnych partykuł, po prostu wypowiadamy zdanie twierdzące, dodając do niego zdziwienie. Na przykład ni yang san tiao gou, ni yang san tiao gou, ni yang san tiao gou. Hodujesz trzy psy, hodujesz trzy psy. Zadawanie pytań to niezwykle ważna umiejętność językowa. Mam nadzieję, że w tym nagraniu udało się jasno i przystępnie omówić podstawowe sposoby zadawania pytań w języku chińskim. Zapraszam do kolejnego nagrania dotyczącego pytań złożonych. Jak zwykle zapraszam do komentowania, subskrybowania i do zobaczenia w następnym nagraniu. Po 练习.